wiecie, jesteśmy w czyimś domu, no i wypadałoby nie przychodzić z pustymi rękami. Jest takie miejsce, w którym na niewielkiej powierzchni żyje 20 tysięcy szczurów. Są czczone, karmione i uznawane za święte. Świątynia Karnimaty, bo o niej mowa, znajduje się w północno-zachodnich Indiach, dokładnie w Deshnok, jakieś 30 km od Bikaner. I mogliście o niej słyszeć. Potocznie nazywana jest Świątynią Szczurów. Do świątyni wejść można za darmo, ale jeżeli korzysta się z aparatu fotograficznego, tak jak ja, trzeba uiścić opłatę dodatkową w wysokości 30 rupii. Kupiliśmy ofiary dla szczurów. Wiem, jak to brzmi, ale zaraz wam pokażę, co tutaj mamy. Jako że za chwilę będziemy składać ofiary kobiecie, to mamy tutaj upiększające różne rzeczy. Mamy grzebień, bransoletki i inne tego typu cudowności. A tutaj w środku mam różnego rodzaju ziarenka i orzechy dla tych szczurów. Także teraz idę złożyć w ofierze to, a później będziemy mogli te szczury troszeczkę nakarmić, bo wiecie, jesteśmy w czyimś domu, no i wypadałoby nie przychodzić z pustymi rękami. Jeszcze taka ciekawostka. Normalnie będą chcieli od was za to około 300 rupii, a nam Anurag stargował na 80, także można taniej. Unieśka. Thank you. To? Tam oddaliśmy nasze dary, a tutaj mamy coś, czym możemy szczury nakarmić. To idziemy spróbować. Karnimata to postać historyczna, żyjąca w XIV wieku. Wiodła ascetyczne życie i pomagała biednym. Kiedy zginął jej krewny, poprosiła boga Jamę o przywrócenie go do życia. Ten odmówił, ponieważ chłopak odrodził się już w ciele szczura. Karnimata, przeklinając boga śmierci, przysięgła, że odtąd wszyscy jej potomkowie będą odradzali się jako szczury, a następnie w ludzkiej postaci, aby żaden z nich nie był z nim za długo. Innej wersji tej legendy to bóg Yama zdecydował, że męscy potomkowie Karnimaty odradzać się będą w ciałach szczurów w Deshnok. Tak czy owak, szczury są tam do dziś, a ludzie z rodu Depawat, uważanego za potomków Karnimaty, dbają o nie najlepiej, jak potrafią, każdego dnia, przyjeżdżając tutaj z całych Indii i co jakiś czas wymieniając się opieką. W końcu, w następnym życiu role się odwrócą. Dosłownie w 5 minut. My spędzamy tutaj ponad godzinę, bo chcemy zrobić też trochę zdjęć, no i ja chciałabym pokazać wam to miejsce trochę dokładniej. Trzeba uważać, żeby na żadnego z tych szczurów nie nadepnąć, z tego względu, że jeżeli się takiego szczura zabije, to trzeba później postawić złoty posąg szczura w naturalnej wielkości, także na pewno tanio by nie było. Takie warunki. Próbuję wam nagrać tego szczura z bliska, ale muszę przejść obok tych i ich nie zdeptać. Jak mogliście już zauważyć, chodzę po świątyni w skarpetkach, bo generalnie tutaj można wejść albo boso, albo właśnie w skarpetkach. Nie można wejść tutaj w obuwiu, także przygotujcie sobie skarpetki, jeżeli nie czujecie się komfortowo z chodzeniem po szczurzych kupach, bo niestety jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo, no ale wiecie, one tutaj chodzą sobie, biegają wszędzie, więc jest normalne, że tutaj kup będzie sobie sporo. Nawet nie mam aż takich brudnych skarpetek jeszcze. Przygotujcie się na to, że są tutaj martwe szczury, one tutaj leżą, po prostu je widać.
jest widok średni. Panowie grają tam, cały czas jakaś muzyka sobie tutaj jest. Powiem wam, że ciekawie i moim zdaniem mniej strasznie niż mogłoby się wydawać, aczkolwiek wiem, że dla wielu osób to będzie hardcore, bo jednak jakby nie patrzeć, chodzimy pomiędzy szczurami przez cały czas. Ale mnie się podoba. Bardzo chciałam tutaj przyjechać. Bardzo, bardzo dużo. I teraz tutaj mi się przypomina taki suchy żart, że gołębie to są takie latające szczury. No i chyba trochę tak jest, bo bardzo dobrze się tutaj dogadują. Zanim tutaj przyjechałam, czytałam różne opinie o tym miejscu. Że jest obrzydliwe, brudne i pełne chorób. Cóż, nie jest to świątynia, w której każdy czułby się komfortowo, ale dotarłam do informacji mówiącej o tym, że przez 600 lat istnienia nie było tu żadnych chorób ani zakażeń. Ale na wszelki wypadek weźcie ze sobą skarpetki.